A, to jest K1, dlatego że w niego nie wleciał. Przecież Daros... Nie mogę tak mówić. No nie mogę. Daros je, przecież będzie... Kurwa, co on robi? Aż tak? Nie aż tak, tylko to jest Daro lew, kurwa. Ła, groźny kurwa lew. Walczy dalej? No, chyba walczy. No kurwa, Amadi mnie na 30% w rękawicy jebnął i... No kurwa! Czyli drugi. Drugi już... No, i co? No to muszę mu rekord, ale Filipek napierdala. Dobrze, kurwa. Wiesz, jaki będzie miał rekord? Jeden, dwa. Jazda, kurs. No i... koniec, kurwa. Daro! Spokojnie, nie usłyszę. Patrz, w jakim szoku jest. Daro w szoku, Daro przegrał, jak to się stało? O Boże, święty. Natan. Moja pierwsza przegrana. Ty też przegrałeś. Tak? Zdarza się, tak kurwa. Ej, Daro też przegrał, no to nie czuję się przegrany. To teraz będzie walka o trofeum? Teraz będzie walka o to, kto gorszy rekord zrobi. Nie, a tak poważnie... A ty robisz kiedyś rekordarka? O kurwa, nie da się zrobić tak dobrego rekordu. Nie. Ej, no przestańcie. Dlaczego tego aż tak bardzo nie lubisz? No bo rozmawiam sobie z mamusią na backstage'u, bo coś ważnego chciała, a ten do mnie przychodzi i się sapie. Mówię mu, daj mi minutę, jak chcesz się posapać, rozmawiam z mamą. On zaczął sapać. Mówię, czekaj mamo chwilę. Rozłączyłem się, mówię, no i co kurwa? On zobaczył, że serio zareagowałem, kamerzysta odsunął nas i koniec konfliktu. Niby. Ale to kiedy to było? Wczoraj, na ważeniu. No ale ja mówię o wcześniejszym w ogóle, wcześniej. No to wcześniej. Coś tam się kurwa sapał, podchodził, ja chciałem go wyjaśnić, on mówi, wyjaśnijmy to teraz. Mówię, dobra, wyjaśnijmy to kurwa teraz i odchodził. Tak to wyglądało. Na wywiadach do mikrofonu twierdzą jakieś głupoty. Na Facebooku. La Luna to jest? La Luna, no. Co, ja nie poznał? Ja mam lika, tylko że, o kurwa, nie mogę powiedzieć. Dawaj. Nie mogę likować. To poczekaj, powiedz mi na ucho. Nie. Okay. Dobra, ja mam takie liki, dziewczyno, mam takie liki, wszystkich walk na luty. Na luty. O kurwa, powiedziałam ja, datę. Ale to nie, data jest... Aha, okej. Okay. Znaczy nie jest konkretna, ale wiadomo, że luty. Jakoś to tak, gdzieś. No. Ja wszystkich. No właśnie, ja mówiłem, no... A kiedy będzie narodowy? A ja wiem kiedy. Wiesz kiedy będzie? Nie mogę powiedzieć. Ja wiem, że będzie przed 20, wiesz to samo? Ja nie mogę nic powiedzieć więcej. Nie, no możesz, bo Gola mówił chyba, że przed 20. Ja nie, jak zobaczę, jak tu podejdzie i powie Nathan Marceń, kurwa, debilu możesz powiedzieć, to wtedy mówię. Dlaczego debilu? Nie wiem, kurwa, tak to powiedziałem. Ja mówię, jestem tak nakręcony, że ja bym mógł dalej cię napierdalać. I właśnie tu jest moje pytanie, pierwsze chyba w tym wywiadzie w ogóle, bo dużo widzów spekuluje, że ty jednak byłeś... Naćpany? No, nie, ja jestem po prostu pierdolniętnie naćpany. Jestem psycholem jebanym. Zawsze byłem zjebany. A teraz mnie odjebało totalnie, jak tam szedłem. Zamieniłem się w zwierzę. A te twoje miny? Jakie miny? No kurwa, mówię, no. Mnie tak nakręcili w szatni, że ja ze smutnego chłopca, który nie zastanawiał się, co robić, chciałem go zabić i zjeść tam. Jak ten, jak się nazywa ten na Netflixie, co mnie porównują do niego, serial? Jeff jakoś tak, no coś do tam. Niego mnie porównują, to ja też chciałem go kurwa zjeść tam. Po prostu. Naprawdę no. Ci mówię, ja tam wszedłem kurwa i chciałem zrobić mu krzywdę po prostu. Wyjebany miałem ten werdykt. Czyli Adbuster dał dobrą treningówkę. Ej, prawie cię ocharałem nosem krwią, przepraszam. Nie, no bo to nowa bluza. Ej, nie. Odkupieć. Nie mam kasy, kurwa. Ja też nie ale mam, jakbym, to ostatnie jakbym miał kasę, to bym ci odkupił, ale ci nie pochlapałem. Widzisz, trzeba było zrobić testy. Kurwa, no. Ale czy mi się to opłaciło wtedy, czy nie? Opłaciłoby ci się i będziesz robił, wiesz dlaczego? Pamiętasz, na ostatni wywiad powiedziałeś, jeżeli chcecie, żebyś zrobił, to napiszcie, zrób testy. I było prawie, powiedzmy, 80%, że no zrób spoko, te testy. No spoko, dostanę wypłatę swojej mojej płyty. Patrzę, że to 1000 zł kosztuje to z moczu, co chcieli, żebym zrobił prywatnie. Robimy donaty. Nie, ale to dam z tego tysiaka, to ja dam już ze swojej. To nie odczuję w takiej wypłacie swojemu tego raczej, więc git. Tylko kurwa dajcie mi czas, teraz nie wiem kiedy do Tajlandii jadę. Czy przed Tajlandią, czy po. I tak to kurwa w chuj czasu będzie trwać. Idziesz do Tajlandii? Tak, napierdalać kickboxing, tajski boks. Samadin prawdopodobnie. Dobrze, bardzo dobrze, ponieważ dzisiaj i wczoraj pojawiło się dwóch nowych rywali na horyzoncie. Widziałeś, czy wiesz o kogo mi chodzi? No pewnie o Szeliga i Daro. Nie, no jeszcze? To było wcześniej, to było... Jeszcze kurwa nowi? Jeszcze nowi. Ja słuchaj, robisz się jak Don Casio, taka no to kolejka. Kolejka, proszę. No to słuchaj, to teraz sobie uporządkuj. Masz tak, Daro, no i Szeligę, to już wiadomo z konferencji. Mhm. Dzisiaj faka pokazał ci Dawid Ambroziak. Powiedział, że chyba jesteś najbardziej intrygującą osobą we freakfightach. A Ambro przypadkiem mnie kurwa nie zaobserwował na Instagramie. Naprawdę Ambro to zrobił?
patrz. Znaczy, kurwa, nie muszę na to patrzeć, mam to w dupie, ale... Nie, no pokażę ci, bo to bardzo miły gest. Ale on przecież nie dostanie walki z nikim. Dlaczego? Przecież no, podobno nic ma nie się bić. Bo nic nie... Serio ma się bić? A co on robi ciekawego? W sensie, nie chcę go obrażać, bo ja go nie śledzę, ale dziwne. Wydawał się, kurwa, być do mnie pozytywnie nastawiony, ale najwidoczniej trzeba jakoś sobie zdobyć walkę. Ale to uważasz, że to jest po prostu gra pod... No co? A, no wiadomo, pod, że tak. Przecież, pod walkę? Przecież mi na relacje coś tam dawał pozytywne. Ten zaobserwował mnie. Wiesz co, ja też się daję pozytywne relacje. Ale Ambro, dobrze mówię, Ambro. No, czekaj, jego nie mam? Co jest? Się zablokował, zobaczył, że ze mną wywiad robił. Kurwa, nienawidzę go. Nie, poczekaj, muszę zablokować to znajdę. Każdego, z kim rozmawia. Kurde. Dobra, a drugą osobą, jakby... Ambro nie dostanie walki, od razu mówię. Czyli od... A co on to na relację jeszcze wstawił? Tak. No to kurwa, tym bardziej nie dostanie walki. No. Bo to jest kurwa typu potencja. O, widzisz, faka ci pokazał. O, straszne. Czyli co, walki z Ambro nie będzie? No oczywiście, że nie. Dobra. Jak ktoś nie zaczepia publicznie, to w takiej walki nie ma. Chyba, że okay. Mi się to opłaci wtedy. Dobrze, a druga walka z osobą, która walczyła na fejmie, z miejskim drwalem? Bo co w ogóle? Przecież ten gość, kurwa, od ponad pół roku oznacza każdego i podchodzi do każdego i pyta się, czy chce się napierdalać. A ciebie pytał się? No oczywiście, codziennie prawie oznacza na jakichś postach. On to w dupie, no. Znaczy, ale on nie dostanie walki, chyba, że ktoś musi kontrakt sobie wypełnić na szybko i go weźmie. Ale no, nie, no, nigdy w życiu ode mnie walki nie dostanie. Okay. No bo i nie napisał, chodzi, że, no. Kurwa, czy on dobrze się bije, czy nie, nie wiem, bo mam go totalnie w dupie i jebi mnie to za przeproszenie, że tak przeklinam. Ale on nikt nie dostanie walki, to nie zaczepia publicznie, tak na siłę specjalnie. Nikt na nikt nie dostanie walki. Ja mam, kurwa, na tyle walk podpisany kontrakt. Na trzy mówiłeś? No, to kiedy mówiłem, że na trzy? Przy naszym pierwszym wywiadzie na Fame 15? Dużo się pozmieniało od tamtego czasu. Ostar. Tyle mogę powiedzieć. To gratulacje. Dziękuję. Cieszę się z tego bardzo też. I za lepszą kwotę? Słucham? Za lepszą kwotę, bo zawsze to widzów interesuje. Jeszcze nie jest dogadane wszystko, ale będzie w chuj lepsza kwota, bo nie wiem, czy wspominałem, ale podpisałem za bardzo małe pieniążki. No to mówiłeś chyba. No i szczerze, ze sponsorów i z reklam, nie wiem, czy podobna kwota mi nie wyjdzie za walkę, co dostałem jak ze wszystkich reklam i sponsorów do tej walki. No bo kurczę, ja mówię, ja tu przyszedłem się zajebiście bawić. Na początku nie myślałem o aż takim zarobku dużym, ale jak to kurwa naprawdę zobaczyłem, ile inni zarabiają mnie zasięgowi, to mówię, kurwa, robimy to. Ty masz, zrobisz takie dymy, że no myślę, że jakiś tam część sprzedaży to jest dużo twoja zasługa, nie? Kurwa, mam nadzieję, że po prostu fajne show było i tyle. Miałam do ciebie ostatnie pytanie, poczekaj. Słuchaj, chciałam się ciebie zapytać. Dobra, nie, bo to jest jakaś zadyma. Serio? Dobra, gdzie się napierdalają? Nie, no w sensie tutaj. Dobra, się napierdala. Aha, dobra. Ty już byś się bił. No, słuchaj, mały nakręcony jestem jak zwierzę, kurwa. Bo chodzi właśnie o osobę, która też jest bardzo nakręcona. A Amadeusza Ferrariego? Dlaczego taki wybór piosenki? Aż tak bardzo się z Amadeuszem związałeś, że aż do jego piosenki wychodziłeś? Znaczy nie, w sensie czy do jego, Amadeusz... no do piosenki o nim. Inaczej, ja to planowałem i tak wcześniej, ale Amadeusz, kurwa, inaczej. Ja nikogo raczej nie nazwę przyjacielem. Mhm. Ale jakbym nazwał kogoś przyjacielem, to chyba nazwałbym tak Amadeusza, ale ja ze swojej strony do niego, bo nie powiem, jakie on czuje relacje do mojej osoby, no ale kurwa Amadeusz mnie wyciągnął z dołka, jako jedna z nielicznych osób, kiedy byłem całkiem kurwa na dole. Kiedy ja umierałem w mieszkaniu, to mnie wyciągnął z dołka i mi podał pomocną dłoń. I dał mi, kurwa, swoją miłość. Nie, wiedziałem, że się zaśmiejesz. Nie, uśmiecham się, bo to jest miłe. Dał mi swoją miłość, dał mi swoje wsparcie, dał mi swoją pomoc i za to, kurwa, jestem mu wdzięczny. I nie wiem, jak potraktował tą muzykę, nie widziałem jego reakcji. Znaczy ja wiedziałam, że siedział tutaj z tatą. Uśmiechał się, jak to zobaczył trochę? Nie widziałam reakcji do tego, ale okay. Widziałam na walkę. Był bardzo za tobą, bardzo to przeżywał, tak mi się wydaje, kurwa. Więc... Znaczy, no nie wydaje, tak wiem, że... Tak wiesz co, jedynie... Z czego nie jestem zadowolony, bo ja mówiłem, że mam w chuju werdykt, że Amadeusz widział, jak przegrałem. To jedynie mnie, kurwa, zabolało. Od razu jak dowiedziałem się, że przegram, to ja nie myślałem sobie, o kurwa, dostałem, nie wiem, pierlo, czy tam przegrałem, tylko, kurwa, widzę, że to Amadeusz ogląda. I wiem, kurwa, czuję, nie wiem, czy go zawiodłem, czy nie, ale czuję, że go, kurwa, zawiodłem, mówię. No to następna walka, odbijesz się. No, kurwa, na 100%, bo ja olewałem treningi teraz, a jak się naprawdę skupię na treningach, to... Ja cię przypilnuję. No, dziękuję bardzo. Nie, a powiem ci tak szczerze, że nie czując do kogoś nic, żadnych emocji, nie chciało mi się robić tych treningów, bo miałam wyjebane totalnie. No, ale teraz Daro, poleci. I strasznie, i tym bardziej jeszcze byłem na masie i mówię, kurwa, muszę robić wagę, jestem na masie, czy opłaca... Fox Night Wrestling, baby. Dobra koszulka bardzo, przepraszam, teraz zauważyłem. A, no to wierzę, nie, mówię tak, nie czuję żadnych emocji... A nie, teraz o masie mówiłem, sorry. No, sorry. Mówię tak... No byłem na tej masie już, olałem siłownię, mówię, kurwa, jakbym naprawdę ciął do tej wagi. Wolę być trochę ulany teraz przez jakiś czas,
i zrobić jakby, zciąć z wody i nie stracić aż tak tyle mięśni, bo ja opuściłem siłownię, niż po prostu zrobić redukcję, być docięty, ale stracić tyle mięśni, ile wypracowałem. Bo będąc na masie, jedząc o wiele więcej, nie ćwicząc, mniej tracisz mięśni, niż bym ciął i nie ćwiczył na siłowni. Chociaż nie wiem, jak to działa ze sportami walki, aż tak się na tym nie znam, ale pomyślałem, że będzie to dobra decyzja. Wyjebane trochę miałem. Teraz dopiero zrobię fajną sylwetkę. Tak około, myślę, 2 miesiące, bo muszę po prostu dosiąść. Mhm. Maksymalnie 2 miesiące. Do walki, kurwa, przysięgam, że na walkę, kurwa, następną wyjdę w formie życia. I tego ci życzę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. W formie życia sylwetkowej nie tylko, oczywiście. Pa, pa.